Ja dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o dwóch rzeczach, ale ja nie wiem, czy te rzeczy w ogóle można jakoś ze sobą połączyć. Wszystko ze sobą jest w kosmosie połączone, tylko my nie zawsze widzimy tych połączeń. Rozumiem. Dobrze, to zacznę jakby od jednego tematu i może nam się uda wejść w drugi temat. Jeden to jest holopatia, a drugi to jest UFO. Ale od razu powiem, bardzo mi zależało na tym spotkaniu, ponieważ ja po raz pierwszy w życiu w ogóle chciałabym o tym porozmawiać, ponieważ nigdy w życiu z nikim nie rozmawiałam na ten temat. Jakby co innego to są zainteresowania, oglądanie różnych programów, wywiadów, filmów, a co innego jest porozmawianie z człowiekiem, który się w ogóle tym zajmował. Więc to jest mój pierwszy raz dzisiaj, jeśli chodzi o UFO. No, a jednak widzisz to, co przed chwilą powiedziałem. Tak. Każdy z nas we właściwym dla niego czasie natrafi na jakiś temat albo na jakąś lekcję Tak. i właściwie przeżywa to, co inni przed nim już przeżyli. Dla nich to może być rutyna albo nawet zawód, a dla ciebie to jest pierwszy raz. Ale to nie znaczy, że to jest jakiś fenomen, którego wcześniej nie było, tylko każdy we właściwym czasie na to natrafi. Tak. Ja mam takie pytanie. Wiem, że miałeś ojca, który był lekarzem. I rozumiem, że od dziecka jakby stykałeś się z tematyką medyczną, niekoniecznie medycyną informacyjną, prawda? Nie, jeszcze wtedy nie było. Tak, nie było czegoś takiego, ale na przykład, czy tata nie przejawiał takich symptomów? Że może jakoś nawet w sposób podświadomy odczytuje coś. Mój tata był bakteriologiem, ponoć dobrym, bo pacjenci wracali do niego, chwalili go i nawet kierownicy sklepów za czasów Gomułki, nie powiedzmy delikatesy i tak dalej, Tak. przynoszono mu to, no nie łapówki, tylko na zasadzie wdzięczności, że jak na tamte czasy na przykład leczył i udało mu się czasem polepszyć, przynieść ulgę, a czasem nawet być może, że ten człowiek zmieniał się psychicznie i to wyglądało, że on go wyleczył. Na przykład myśmy mieszkali jakiś czas w Izraelu, znaczy ja w tym czasie się uczyłem hebrajskiego, ojciec miał dostać służbowe mieszkanie w centrum kraju, się okazało na mapie, że to jest na pustyni. No, powiedział, po to studiowałem, żeby pomagać ludziom. Pojechał na pustynię tam z mamą. Tam rzeczywiście wyschli na tej pustyni. No, zanim wyschli, ojciec leczył ludzi, na ile mógł, na ile rozumiał, na ile miał zaszczyki, pigułki miał zawsze w swojej, tak on to Tak. nazywał. Słuchał przez stetoskop. Stetoskop czasem uchem, czyli słuchawki, czasem uchem między łopatkami, kazał brać wdech i wydech, opukiwał, tak jak tamte rzeczy. I czasem udało mu się doprowadzić do tego, że mijał ból, albo człowiek przestał zrzęzić, bo mu coś tam minęło w płucach. Na pewno współpraca pacjenta jest bardzo istotna. To nie jest tak, że nie ma takiego lekarza. On coś zrobi i dzięki niemu to się dzieje. Albo pacjent współpracuje, albo uruchomił swobodny przepływ energii, o czym dawniej nie wiedziano. I był bakteriologiem, brał mnie na kolana często. Ja zaglądałem przez mikroskop, on mi pokazywał prątki Kocha, pokazywał mi bakterie, jak wyglądają czerwone i białe ciałka krwi. Ja potrafiłem liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zapisywałem. I nawet opowiem ci, że kiedyś, gdzie ja byłem jedynym dzieckiem, z którym bardzo chętnie wszystkie dzieci się bawiły w lekarza, a to dlatego, że ja miałem prawdziwy gabinet No właśnie. z buteleczkami. Tam były buteleczki, tam były rzeczy. Ojciec zamykał na klucz, i ja się patrzyłem, gdzie on schował klucz, i wchodziłem na krzesło książkę telefoniczną. Jeszcze jak mi
I zrobiłem sobie gabinet, w poczekalni siedziały dziewczynki, siedzieli chłopcy i ja robiłem nawet igłą Franka, pobierałem krew do morfologii, za co mnie kiedyś, mówiąc po naszemu, opieprzono i tak dalej. Po czym ojciec poszedł i mówi do matki, powiedział, ty wiesz, głównie wszystko dobrze zrobił. No więc ja jestem obserwatorem, obserwatorium romanum i to zadziałało. Chłopcy przeważnie przychodzili, zawiązywali sobie paluszek, wiesz, szmatką i mówili, się gichnął młotkiem w palec po śląsku. Tak, tak. Ja, że się gichnął w palec, ja oglądałem to, dawałem mu na miejsce, które on pokazywał, kropelkę jodu, choć nie było żadnej tam, powiedzmy, ranki. Rany, tak. A jak było podrapanie, to w innej stronie. I dziewczynki raczej trzeba było jednak zaglądnąć do pacjentki, co i jak, bo chłopcy nie bardzo chcieli, żeby do nich zaglądać. I ja wszystko dobrze robiłem ponoć. Tym bardziej, że w tym wieku nikt nie zachodził w ciążę po tym, że zaszli do mnie i dzieci były szczęśliwe, aż raz to wyszło na jaw i przybiegła jakaś wściekła matka jakiejś dziewczynki, że to wszystko dlatego, bo moja mama ze mną nie przychodzi do kościoła. O matko. Także no widzisz. Także różne przygody były, to należy do życia i na pewno w różnych krajach takie rzeczy się dzieją. No myślę, że w muzułmaństwie, u muzułmanów to by było niebezpieczne coś takiego, żeby złapano dzieci na takiej zabawie. Może być, że gdzieś tam się udało komuś, gdzieś w Maroko jeszcze, ale uważam, że to by mogło być bardzo niebezpieczne. To było interpretowane, że diabeł wszedł do dzieci, a szczególnie do dziewczynek. Raczej dziewczynki, tak. Widać wyraźnie, a tymczasem nic nie widać. To są dzieci, to są badacze i wcale nie mają tam żadnych, nie rozumieją dlaczego. Na Śląsku też tak było, jak na przykład tam gdzieś widzieli dzieci, się bawią na schodach, na fuj ty świnio, dlaczego? Albo szmatą mokrą bili je. Tego. Tymczasem skąd się to dziecko wzięło na ziemi, prawda? Więc to nie jest tak. Dlaczego fuj ty świnio? No każdy robi to, żeby odwrócić od siebie wzrok innych. A szczególnie ludzie religijni. Tak, i Bogu w tej chwili się okazało, że religie nie zdały egzaminu i to się kończy już, to idzie do historii. Roman, a czy twoi rodzice byli otwarci na takie tematy, którymi ty się dzisiaj zajmujesz? Bo na pewno ciekawość zawsze jakaś była, prawda? Nie, w tamtym czasie ciekawości dotyczącej takiej gałęzi medycyny jak gałąź informacyjna, czy tak, gałąź medycyna energetyczna, nie było tego. Wtedy nie, ja sądzę, że nawet nie wiedziano o tradycjonalnej medycynie chińskiej. Może ojciec kiedyś się spotkał z tym, słyszał, ale zauważ, że na przykład jak ktoś coś mówił niezrozumiałego, no ty jesteś jak mędrzec chiński. Tak. To było pejoratywne słowo. No dzisiaj komunistyczna partia Chin też jest pejoratywna i słusznie, bo to jest gang. Ale wtedy to było, chiński mędrzec był takim symbolem czegoś bardzo dziwnego, głupiego, nic tego nie rozumie. Ja miałem dostęp do książek medycznych, więc właśnie mogłem, właściwie każdą książkę mogłem oglądać i ojciec wcale mi nie zabraniał, oprócz medycyny sądowej, bo tam były pewne drastyczne, oczywiście czarno-białe fotografie, wiesz, i to on uznawał, że za wcześnie. To ja czekałem, aż poszedł do szpitala i jednak złapałem, obejrzałem, nawet pamiętam z tamtych czasów, już potrafiłem czytać, miał może wtedy 9 lat, gigantyzm pośmiertny. Ja nie rozumiałem, co to jest. Tam był brzydki człowiek, według mnie za gruby, a to tymczasem ten trup napęcznie, bo gazy w nim powstawały. Tak.
To się nazywa gigantyzm, naprawdę się gigantyczne robi to ciało wtedy, ale już nie ma w nim ducha, czyli duszy, użytkowniczki tego ciała. A ciało bez użytkowniczki, nic z tego. Nawet się staje gigantyczne i też nie może ani zatrzymać tego, ani włączyć. Tak jest. Rozumiem, ale tak czy siak jakiś rodzaj wiedzy narastał w tobie już w domu, prawda? Tak, tak. Jak przychodziły matki z dziećmi, to ja byłem asystentem ojca, bo ja się bawiłem w tym czasie z chłopczykiem czy z dziewczynką. W tym czasie ojciec pokaże rączkę na chwilkę tego, ja jemu tu się bawiliśmy. O, zobacz, ja mam tu obrazeczek. A ojciec w tym czasie cyk i mu zrobił jednak tą igiełką w paluszy. A to nie, to nic nie jest, jak głaskałem po główce dziewczynki, chłopczyku mówiłem, chłopcy nie płaczą i takie rzeczy. No i tak jakoś przeżyłem tam jako asystent. Ale nie było wtedy jeszcze pojęć takich, na przykład jak Ajurweda, tradycjonalna medycyna chińska. Wiadomo, może było niektórym, że takie rzeczy są na świecie. Wiadomo na pewno, że moi rodzice nie. Nie, oni żyli swoim życiem. Mama zresztą była wiecznie schorowana po spotkaniu z gestapo. On ją leczył na swój sposób. Dawał pigułki, pankreas, piramidon. No ja pamiętam takie różne rzeczy. Prawda? Tak. Diety jej stosował, prawda, nietrudnostrawne i tak dalej, takie wyrazy, to się robiło. Natomiast nie było, oczywiście ojciec przeprowadzał wywiad z pacjentem, to jest fakt, to się nazywa nawet po grecku, dzisiaj wiem, anamneza i przeprowadzał wywiad. Chociaż anamneza po grecku to nie jest tyle wywiad, co przypomnienie pacjentowi, kim on jest. Ja już to robię dzisiaj w trakcie holopatycznych zabiegów. Ja przypominam pacjentowi, pamiętaj, że ty jesteś użytkownikiem tego ciała, a to, że w tym ciele są pewne procesy w tej chwili, to nie znaczy, że ty jesteś chory, tylko to znaczy, że przebiegają pewne procesy, możesz sobie pomagać od wewnątrz, ja od zewnątrz i razem zrobimy maksimum dla twojego ciała. Dziś jeszcze do tego dodaję, nie będziemy zwalczać tych symptomów, tylko to są bardzo cenne informacje. Gdzie są blokady, gdzie jest zator, dlaczego energia w tobie nie płynie swobodnie od wewnątrz. Z głębi duszy, czyli użytkowniczki, przez nią do ciała od wewnątrz i na zewnątrz do aury, żeby świecił we wszechświecie. Jak pacjent to rozumie, szczególnie tak. Kobiety lubią świecić, to wtedy pacjentka ze mną współpracuje i o wiele szybciej możemy dotrzeć do sedna sprawy. A tak właśnie przeskakując do współczesności, ludzie chętnie chcą się leczyć? Czy wolą jednak ten stan chorobowy utrzymywać? Jak to jest? To jest wspaniałe pytanie. Są ludzie, szczególnie tych, których ja nazywam w moim slangu domowi terroryści. Są ludzie, że on wprawdzie idzie do lekarza, on też robi wszystko, co pan doktor przepisał i łyka, i wszczykuje, i chodzi na masaże, robi wszystko. Ale tak naprawdę wcale nie chce się zmienić, więc nic się nie zmieni w ciele. Są ludzie, że przychodzą do mnie bardzo świadomi i mi mówią, to robię, to robię, to robię, co jeszcze mogę zrobić? Ja naprawdę chcę wyjść z tego, ale nie żeby się pozbyć symptomu, tylko jak uczył Chrystus, bądźcie doskonali, to znaczy bądźcie zdrowi. To jest wspaniały pacjent. On nie przychodzi, żeby mu powiedzieć, co ma robić. On już sam robił, prosi o jeszcze dalsze informacje. To jest najlepszy pacjent. Tak, a dużo jest takich pacjentów. Każdego ja się uczę czegoś. Rozumiem.
Roman, ja chciałam Ciebie zapytać, kiedy pierwszy raz świadomie pomyślałeś o medycynie informacyjnej? Ja nie wiedziałem, tak jak inni ludzie, do pewnego dnia, do pewnego momentu, że jest na świecie medycyna informacyjna. Już słyszałem, że jest coś takiego jak biorezonans, ale w świecie, w którym ja się obracałem, na przykład Polonia Chicagowska, na przykład polski Tel Awiw, bo tak było, Tel Awiw był polski i polskojęzyczny gdzieś do końca lat 50., aż przyjemnie było nad Morzem Śródziemnym mieszkać. To nie był ten Izrael dzisiejszy z bronią jądrową, to był Kraków i Warszawa nad morzem. Więc ja mieszkałem w Niemczech. W Niemczech kiedyś poznałem lekarza niemieckiego, który się nazywa dr Manfred Depp. On jest specjalistą, on pracował dla Deutsche Luftwaffe, czyli dla lotnictwa. Wojska. On jest specjalistą chorób popromiennych. Myśmy się poznali kiedyś w Würzburgu i po kilku latach on do mnie zadzwonił, że jest coś, Roman, co na tobie, dla ciebie to będzie jak na ciebie ańcuch od Armaniego, czyli garnitur. Ja mówię, skąd ty o tym wiesz? Ja to czuję. Żeby skrócić tą długą historię, ja poleciałem do Monachium. Z Monachium do Salzburga jest o wiele szybciej samochodem niż do Wiednia i z Wiednia do Salzburga, przez całą Austrię. Tam on mnie poznał z doktorem Christianem Steinerem, ojcem, twórcą medycyny holopatycznej, która jest właśnie gałęzią medycyny informacyjnej, bo zamiast nakłuwać zgodnie z medycyną, tradycjonalną medycyną chińską, nakłuwać miejsca i otwierać meridiany, odblokowywać, tu już można wysyłać informacje bezpośrednio przez czakry i przez mózg do organizmu. W ten sposób trafiłem do energetycznej medycyny. No i okazało się, że to jest przy okazji też medycyna informacyjna, bo ja informuję ciało i ducha, i duszę użytkowniczkę, co jest w niej uśpione i dlatego stworzył się symptom. I ciało jako lustro jest tu widziane, pokazuje, czy to głowa, czy to płuca, czy to nerki, czy to inne miejsce w ciele i widać, gdzie jest zator, gdzie nie płynie swobodna energia, a tylko energia nas ożywia, tylko energia nas uzdrawia. Można użyć tu pojęcia, że to jest boska, uzdrawiająca energia. Jak ktoś nie chce słowa boska, to może powiedzieć energia, informacja, ale mówimy ciągle tak naprawdę o czymś, co jest ponad i poza ludzkim pojęciem. Czyli o Bogu, o Stwórcy, o życiu. Dla mnie Bóg jest życiem, wszechobecnym życiem. Dziś na Ziemi jest też już druga rzecz, która jest wszechobecna, to jest elektrosmog. Ale to nie jest mój Bóg, ani to nie jest życiodajne, tylko to jest rakotwórcze. Od Boga, od wewnątrz, głębi duszy, nic rakotwórczego nie płynie do czasu, kiedy pan doktor, żeby zarabiać pieniądze i robić karierę, nie wbija na przykład noworodkom szczypiorku, który zawiera na przykład rtęć. Wracając do mojego ojca, wracając do doktora Steinera, który się stał z czasem moim mentorem, moim osobistym nauczycielem i przyjacielem, tak jak doktor Manfred Depp do dziś. Także ja w dobrym towarzystwie się jakoś obracałem i innych, których poznawałem na seminariach w Austrii. No, to taki lekarz, który coś takiego robi, to definitywnie on nie przepuszcza jako duch, użytkownik ciała, pan doktor, pan profesor, jeżeli potwierdza pewne rzeczy, że
które są właśnie w danym czasie bardzo modne i poprawne, żeby potwierdzać. Jeżeli nie wykonuje rzeczy tego typu, jak powiedziałem przed chwilą, to on się staje też rakotwórczy, czyli jest w opozycji do stwórcy, do życia. Rozumiemy, o czym mówimy. W każdym razie szczypiorek jest dobry, ale nie ten gatunek i najlepiej w jakichś dobrych sałatkach. To prawda. Krótki, krótki salat. Christian Steiner, ja nie wiem, to on jest uczniem czy mentorem? Nie, jest Steiner już wrócił do domu, czyli zostawił ciało tak. I odszedł stąd. On był lekarzem, doktorem nauk medycznych, studiował we Wiedniu, aż zobaczył, że to, co wystudiował, nie wystarczy, żeby wyleczyć pacjenta, nie żeby się pozbyć razem z nim niewygodnych symptomów, żeby wyleczyć duszę i ciało. To rozumiem, tylko chodzi mi tutaj o taki łącznik właśnie tego Steinera, ciebie. Tym łącznikiem jest Burkhard Heim. Burkhard Heim, brawo, wspaniała pamięć. Masz magiczną pamięć, nie każdy to imię potrafi zapamiętać, Burkhard. Tak, i chciałam też o to zapytać, bo wiem na pewno, że chodziłeś na seminaria, prawda? Czy byłeś na takim seminarium? Na początku, a później już dla zaawansowanych, a później bywałam w domu Steinera, bo już zaprzyjaźniliśmy się. I wiem, że Heim miał inny rodzaj teorii niż większość astrofizyków na temat wielowymiarowości, prawda? Tak. Generalnie życia w kosmosie, Ziemia też jest w kosmosie, więc my jesteśmy kosmitami, tak? Oczywiście, wystarczy otworzyć oczy, okno i wyjrzeć na zewnątrz, gdzie my jesteśmy. No przecież jak można się z tego śmiać, skoro każdy może podejść do okna, albo wyjść na balkon, albo przed dom, zadrzeć głowę do góry, szczególnie w nocy. Jeżeli nadal to go śmieszy, no to widać wyraźnie, że on nie wie, kim jest. Że zapomniał. To się nazywa totalna amnezja. I się śmieją jeszcze z tego. Tak. Ja chciałam jakby połączyć te dwie osoby. Chodzi mi o coś takiego, jak mocno, wiemy, że Steiner na pewno mocno, ale sam Heim, jak na ciebie oddziaływały właśnie jego teorie? Powiem ci, że miałem szczęście. Tak. O jej niewiedzy i to nie była ignorancja, bo to nie jest to samo, w niewiedzy. Tak. Ja raz, to było i w Innsbrucku urządzano takie spotkania, na których poruszano tematy, wiesz, typu śmierć jako portal do wszechświata. To się nazywało Imago Mundi. Najlepsze mózgi z najlepszych brały udział tam w tym Innsbrucku i dawali wykłady. Ja kiedyś, to było we wrześniu, pamiętam dlatego, bo ja wtedy wróciłem z Indii do cywilizacji. Byłem tam w Auroville jakiś czas, wróciłem do cywilizacji, czyli do Niemiec zachodnich. I żeby skrócić i nie zboczyć z tego, pojechałem samochodem razem z taką Krystyną do Innsbrucku na Imago Mundi. W pewnym momencie na estradę prowadzono człowieka, siwego człowieka, wysokiego, takiego, jak mówiła moja sąsiadka z Rosji, szerokoramienny i takoj, wysoki był. I za nim szło trzech młodszych ludzi, to byli asystenci, o czym ja nie wiedziałem. On miał rękaw jeden miał w kieszeni marynarki, za ten rękaw trzymała go żona. Ja nie wiedziałem, że to jest żona, kobieta.
coś mu powiedziano do ucha, on schodził po schodkach, posadzono go, mikrofon przed nim postawiono, znowu coś mu powiedziano do ucha i on powiedział takim dziwnym głosem jak robot: Danke, dass Sie da gekommen sind. I to było bardzo źle słychać i jego żona powtórzyła to po swojemu, po góralsku, bo to była góralka, tylko że z Tyrolem. Ja wtedy źle rozumiałem ten niemiecki, austriacki, bo to jednak jest tak, jak godają na Śląsku, to w Tyrolu też godają i to nie było ten niemiecki, który ja już wyćwiczyłem. Nie tego. I on dawał tak, on dał jakiś wykład. Ja zrozumiałem podświadomie wtedy, myślę, z 15% tego wszystkiego, ale pamiętam, że on ciągle mówił: alles mit allem, wszystko ze wszystkim jest połączone i wszystko zawiera w sobie wszystko. To dla mnie była właśnie jakaś chińszczyzna, nazwijmy to w ten sposób, ale ja czułem, że ten człowiek mówi coś, czego ja nie rozumiem. Poza tym inne wykłady bardzo dobrze już rozumiałem. Ja w ogóle byłem oczarowany tym spotkaniem. Nie wiedziałem, że na świecie się odbywają takie spotkania. Rozmawiałem z lekarzem, który był specjalizował się w zbieraniu opowieści ludzi, którzy umarli, czyli doszli do stanu bliskiego śmierci, albo wyszli już nawet z ciała, ale jednak wrócili. Co on to zbierał? Był bardzo siwy, starszy pan. Burkhardt już był wtedy też siwy, ale ten był naprawdę białe włosy wręcz. I jak on się dowiedział, że ja kiedyś, że ja przyjechałem z Izraela do Ameryki, z Ameryki tu, to podczas kolacji, jak rozmawialiśmy, on mi powiedział tak: wiesz co, Roman, ja pochodzę z takiej rodziny, że mój ojciec spoliczkowałby mnie publicznie, gdyby się dowiedział, że ja usiadłem z Żydem do jednego stolika i razem z nim jadłem kolację. Ale mnie już to minęło, mówi, te nauki z dzieciństwa, dlatego ja się zajmuję tymi, którzy już umarli. Słyszysz? I później jak z nim rozmawiałem, to on mi powiedział, że on wtedy jeszcze nie wiedział, że jego ojciec, że jego matka, że jego bracia, to wszystko SS i takie koneksje, że on, to była rodzina umarłych. Dlatego i dla niego ludzie, którzy chodzą tu po ulicy, to byli umarli. To nie był mason. To był lekarz, który sam wyciągnął wnioski. Ludzie, którzy tak żyli jak jego rodzice, będąc dumni z tego, że ich dzieci są Hitlerjugend i tak dalej, albo że Führer, że Adolf, że się gazuje ludzi i tak. On uznał to, że to są śmiertelnicy, którzy nadal jeszcze wloką jakieś ciała, okupują, on to nazywał, swoje ciała, ale on mi to powiedział jasno i wyraźnie. Roman, zobacz, ty dzisiaj mówisz o tym spokojnie, ale w tych czasach, szczególnie twojej młodości, gdy wiedziałeś, że twoi rodzice przeżyli Holokaust, że skończyła się wojna, ale nie dla Żydów, bo mieliśmy też różne pogromy w Polsce. No pewnie. Gdzie twoi rodzice każdego dnia zastanawiali się, jak dużo czasu im pozostanie żyć w Polsce, ponieważ nastroje się zmieniają, chociażby polityczne. Potem przychodzi 68, oni są wypchnięci z kraju, zabrane jest im obywatelstwo. Nie, przepraszam, że ja nigdy nie robię tego, ale że wchodzę ci w zdanie. Myśmy nie dotrwali w Polsce do 68 i generała Moczara, który notabene chciał wygryźć ze stołka towarzysza Wiesława. Ta sama spółka plus Gomułka miała być plus Moczar. I na Moczary chciał Polskę gdzieś wciągnąć.
Myśmy wyjechali z Polski w 1964 roku. Czwartym, okej, okay, rozumiem. Czy, Tak. ale to już te nagonki, one musiały się nasilać, bo 68 to już jest taki wrzut rozlany, prawda? Tak, myśmy nie wyjechali z Polski z powodu nagonki. Mhm, rozumiem, Nie to jest wyjechaliśmy ważne. dlatego, bo ojciec nie chciał się zapisać do partii. On widział w Rosji pewne rzeczy, uznał, że to jest oszustwo. Tak jak my dziś wiemy, że powiedzmy ostatnia epidemia zwana pandemią i wywołaną wirusem, którego nikt jeszcze nie znalazł. Tak samo on widział w Rosji pewne rzeczy podczas wojny. Tak. I przeżył wojnę w Uzbekistanie. On powiedział, że się do tego nie zapisze. Tak on to mówi. Ja się do tego nie zapiszę. No, w rezultacie czego musiał zrezygnować ze stanowiska kierownika laboratorium w szpitalu numer 4 w Katowicach. I trzeba było coś robić, więc ojciec starał się za wszelką cenę prywatną inicjatywę, to się nazywało, czyli otworzyć prywatny gabinet. Więc nękano go domiarami z urzędu podatkowego. Te domiary tak zwane, ale to były domiary na powiedzmy takie sumy, że to w ogóle by trzeba mieć chyba z dwie, trzy fabryki, żeby takie domiary dostawać. Takie afery Baksika. Właśnie, co najmniej. A on, więc, ale takie było szczęście, że dyrektor ówczesnej skarbówki, skarbowego czy finansowego, jak to nazywano, był pacjentem ojca. Jakoś ojcu z boską pomocą na pewno udawało się tego jakoś go leczyć, żeby było lżej, żeby było lepiej. I on potrafił tak to robić, że te domiary malały, że coś tam podpisy. Nie było jeszcze komputeru, więc było o wiele łatwiej. Tak. Że coś się tam zgubiło, że niby to już było zapłacone, to była pomyłka, no coś trzeba było kapnąć. No to wtedy właśnie to, co mówiła, to przynosił na przykład butelkę zagranicznego wina dla ojca. Pamiętam, że to się nazywało Lacryma Christi. Czemu pamiętam? Bo ja to podkradałem. Miałem ciągoty do alkoholu, miałem dryk. Jak tylko nie widziano, ja szybko chciałem się napić, bo to było bardzo słodkie wino. No i poza tym z Włoch, z zagranicy. To było coś. No i w 64 roku bez łapówki się nie obeszło. Ojciec się wstydził, że ma dać łapówkę jako lekarz, jako człowiek nauki, jako oficer Armii Polskiej, ale inaczej byśmy nie wyjechali i tak trafiliśmy do Izraela. Tak, ale... Zabrano nam obywatelstwo w Izraelu, nadano nam obywatelstwo, tu i tu diabli nadali, odebrali i z planety PRL wylądowaliśmy na planecie Izrael. Tak, ja jak przeglądałam też troszeczkę twój życiorys, widziałam, że wcale tobie się w tym Izraelu nie podobało. Chciałeś wyjechać stamtąd, nie chciałeś też do wojska za bardzo pójść, uciekałeś. Na pewno nie. I zapachy były niektóre, których nie znosiłem wtedy jeszcze. Ja na przykład dziś jem falafel. Tak. Wiesz, i tam, gdzie się spotkaliśmy ostatnio, w nieznanym świecie, tak. Zaraz za rogiem jest libańska restauracja. Mają bardzo dobry hummus, falafel i te rzeczy. Wtedy w Polsce nikt nawet takich nas nie słyszy. Tak. Gdzie ja bym wiedział, że kiedyś w życiu będę hummus jadł? Wtedy nikt nie wiedział o tym. Ty wiesz, że ja pamiętam czasy, że myśmy nie wyobrażali sobie, jak banan wygląda. O tym się czytało, wieś Stasi Nel w Afryce jedli banany. Nikt nie wiedział, co to jest, a ludzie, że pamiętali przed wojną, to niektóre sklepiki ktoś sprowadzał jakoś tam, jak baczy banany, to tylko dla bogatych dzieci, z bogatych rodzin. Myśmy nic nie wiedzieli, a inni sobie robią żarty, to małpy jedzą, ale to nieprawda. Zohydzano nam to, bo nie wolno było krytykować, że partia nie sprowadza. O.
Wręcz znowu wróciliśmy do partii. Tak. Ale chodzi mi o coś takiego, że jest dużo takich rzeczy, które są negatywne. I nie podobały mi się w Izraelu. Na początku nie. Za gorąco było. Zapachy. Czemu mówię o falafel? Falafel się wrzuca do rozgrzanego oleju z oliwek. Ten zapach wywoływał we mnie odruch wymiotny wręcz. Nie lubiłem tego, przechodziłem na drugą stronę ulicy. Tak, bo on chyba też w sobie ten kumin ma, który jest taki zapach takiego potu, prawda? Nie wiem, jak to kojarzyć, to nie. Koniec, kropka. Martini, jak wąchałem, tak. Lacryma Christi, tak, bo to były wermuty na ziołach, nie te dzisiejsze wermuty, wiesz, na aspartamie. Mhm. Ale wtedy to było na ziołach. Widocznie ja pamiętam jako dusza z poprzednich cieleń, że taki zapach jest dobry, mnie ten zapach pasował. Natomiast falafel z tłuszczu nie. Dobrze, ale chodzi mi o te wszystkie takie doświadczenia, które miałeś i potem siedzisz z takim człowiekiem, kroicie sobie kotlecika, nie wiem, pomidorka lub cokolwiek innego i on do ciebie w te słowa uderza, że właśnie, że rodzina by się w grobie tam poprzewracała. Oczywiście tak nie powiedziała, ale tak parafrazuję to, że siedzisz z Żydem przy stole. Jakie odczucia wtedy towarzyszyły tobie? Czy ty już byłeś na tyle jakoś oświecony, że byłeś w stanie tak normalnie wytłumaczyć, czy jednak jakiś skurcz żołądka był? Nie było skurczu żołądka. Ja zrozumiałem go potem, ja zrozumiałem, bo ja już wtedy zaczynałem myśleć samodzielnie, wróciłem z Indii, z Auroville, czytałem Sri Aurobindo, jego jogę pracy, że nie wystarczy czytać książki, medytować, om, i wiedzieć. Teraz trzeba tym żyć. Praktyka. To mi się bardzo podobało. To jest to, co Chrystus uczył. Tak. Że sama wiedza nie wystarczy. Trzeba realizować to w życiu na co dzień. Inaczej te same modlitwy to nic nie dają. Może się modlić i modlić, po czym znaleźć się w Oświęcimiu. Mhm. Czy w innym takim miejscu. Bo te modlitwy nie pomogą. To nie jest tak, że oni doszli do wniosku, o, Boga nie ma. Bóg nadal był w nich i w tych oprawcach, bo żyli wszyscy. Natomiast sama modlitwa nie wystarczyła. Modlenie się, o Panie, jesteś wielki, to nie. W oprawcach też był Bóg, bo oni żyli. Ale oni byli zaprogramowani, trzeba świat oczyścić z tego elementu. Na przykład jak byłem na Florydzie, w Teksasie, poznałem ludzi z Ku Klux Klanu, którzy też oczyszczają świat z czarnoskórych, z kolorowych. Oni się czują w NRD. Na przykład jak ktoś chciał uciec z NRD i mu się nie powiodło, a zabierano maleńkie dzieci przecież matkom i takim rodzinom, to ci, że zabierali te dzieci, wierzyli, bo byli tak zaprogramowani. Jak to wierzy, to jest zaprogramowano, nie wie. Nie ma doświadczenia żadnego. Robi, wykonuje, funkcjonuje, dlatego jest funkcjonariuszem. Zabierali dzieci matkom. Złośliwie nie pozwalano myć się i podmywać się kobietom przez parę tygodni nawet. Wiesz, jak słyszysz takie rzeczy, wtedy ja czułem, że coś się we mnie dzieje, że to budzi we mnie, tam coś złego we mnie siedzi. Znaczy ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że złe siedzi we mnie. Chciałeś zbawiać świat? Się budził anioł sprawiedliwości. No właśnie. Tak? Nie. Trzeba tych ludzi wyłuskać ze społeczeństwa, dowiedzieć się, gdzie mieszka i zlikwidować. Radykalnie. On nie ma prawa być nazywany człowiekiem, nie ma prawa chodzić na dwóch nogach, nie ma prawa żyć, bo zabrał niemowlęta, wyciągał z bagażników, matki mdlały. Ja byłem kiedyś świadkiem tego, nie wiedząc, co ja widzę i dopiero po latach się dowiedziałem, co widziałem. Znaczy po latach minęło, jak już mnie zamknięto. Ja czekałem na przejściu z Berlina zachodniego do wschodniego, na Friedrichstrasse w Berlinie, czekałem, żeby wejść na drugą stronę muru do NRD, bo tam miałem przerzucić człowieka przez
na drugą stronę muru, nie przez mur, na drugą stronę muru. I czekałem, przez okno obserwowałem scenę, jak podjechał samochód, funkcjonariusze funkcjonując, w mundurach oczywiście, podeszli, coś tam mówili, kobieta coś tam mówiła do nich, później oni otworzyli drzwi, ona nie chciała wyjść, ją wyciągnięto, zabrali jej z ręki, coś wyrwali i otworzyli bagażnik. Ona tam zaczęła się obsuwać i ją przytrzymano. Ja to oglądam jak na filmie niemym. Widzę, że za coś ją złapano. Nie wiem jeszcze o tych rzeczach, o których mówiłem przed chwilą. Jakieś zawiniątko jeden z nich zabrał z bagażnika. Wszyscy odeszli, ją puścili, ona się przewróciła. Za chwilę dwóch podniosło ją, wywlekli ją do baraku. Półtora roku później, jak już siedziałam w tym kiciu tam, w więzieniu, tak. Dowiedziałem się za ściany morsem, że zabrano jej dziecko, niemowlę. No ona na pewno taka kobieta, to jest klasyka, co ja teraz opowiadam, dajmy na to już tam albo wujek z zagranicy, z drugiej strony przyjechał, albo ktoś przyjechał do sąsiadki, ona powiedzmy płakała, prosiła, on się zgodził ją przerzucić na drugą stronę, no i ona poszła na przykład do babci, albo matce powiedziała, albo sąsiadce, ja to już tu nie wrócę, ja jadę na wolność, ja to i tamto. A ten chciał na przykład dostać mieszkanie bliżej Berlina. Więc telefon i do Stasi. Halo, tu Klaus Müller, a moja sąsiadka Helga von Duperstein powiedziała, że no von to tam nie bardzo chcieli się nazywać. No nie. Tak, Duperstein już lepiej. I dojechała do granicy, tam już patrzyli się przez lornetkę, kto się zbliża, że jedzie na przykład Opel, prawda, wraca z powrotem na drugą stronę, zatrzymano, podchodzili i to był koniec. Ona dostała na przykład 6 lat więzienia, a Niemiec za przewożenie 5,5. Mhm. Jeżeli podkablował jeszcze kogoś tam i tego, no to łaskawie też 6 lat dostał. Zabierano mu oczywiście samochód, zabierano mu Deutsche Mark, jakie miał po kieszeniach, zegarek. Wszystko miało wartość, bo tam nie było grosza, nic. Mnie też ukradli na przykład zapalniczkę. Mhm. Więc takie były tam warunki i ja naprawdę wtedy czułem sobie anioła sprawiedliwości, to jest bardzo zły program. Dzisiaj ja to mówię i wiem świadomie, nie wolno tego robić. Obciążenie wielkie, dlatego, bo my nie jesteśmy tu od mordowania ludzi. To nie jest zabójstwo, to jest morderstwo takie coś. Za to, że zabierałeś dzieci i puk, puk. Bardzo proste. Ulegasz złudzeniu, że zabiłaś człowieka. Nikogo nie zabiłaś, wypuściłaś gaz z balonu, ten duch wyszedł i się zechce mścić za to, że nie może się teraz dalej rozwijać i dalej robić tego, co wykonywał, bo on jest nadal zaprogramowany. Albo to są Juden, albo die Araber, albo innowiercy, albo cokolwiek mu nawciskano, on to akceptuje jako swój program, nie, że jest w hipnozie. Więc jak on wychodzi w takim stanie świadomości z ciała, to jeszcze gorzej, bo teraz on już może być wszędzie, taki duch. Przeważnie się przyczepi do człowieka o podobnym promieniowaniu, o podobnych tendencjach. Jeżeli ktoś chleje, to na drugi dzień z rana, no wczoraj to piłem za dwóch, właśnie ten drugi się przyczepił do niego. Uwielbiam to. Prawda? Tak. Na pewno by wolał, żeby wiesz, inne rzeczy robić za dwóch, ale nie zawsze organizm wytrzymuje. Ale też są seksoholicy, którzy nie wiedzą, jak to się stało, że nagle był VIP-em i był very impotent person, nagle robi jakieś cyrkowe numery, wiesz. No trzeba trochę pożartować, bo inaczej tak. Życie będzie śmiertelnie poważne.
Oczywiście. Życie ma być wesołe, radosne. A powiedz mi, a miałeś takich pacjentów, którzy na przykład przychodzili we dwójkę do ciebie? Niby jedna O osoba, tak, dwójkę? tak. Niektórzy są zadowoleni z tego. Oni chcą się tylko pozbyć nie tego drugiego, ci dwaj, nazwijmy to, te dwie dusze, zgadzają się na przykład pod jednym względem. Razem piją, razem się obżerają, razem jakieś seksualne zabawy czy zboczenia nawet. Ale są rzeczy, że im przeszkadza, na przykład ból, nerki. Bo nerki pokazują partnerstwo, oni definitywnie nie są partnerami ludzkości. Obaj. Więc definitywnie albo płuco, jedno z płuc, albo nerki, jedno z płuc. Albo on się stanie cyklopem, już nie widzi na oba oczy, tylko na jedno. Będzie zaćma, albo katarakta, albo rak jednego jądra, albo jednego jajnika. Bo to jest to samo. Tak. I jak wtedy pomagasz takim ludziom? Jak ja pomagam takim ludziom? Po rozmowie z tym człowiekiem, nie mówię mu, słuchaj, jesteś opętańcem i razem z tym, bo wtedy on nie zrozumie, o czym ja mówię, tak. To nie tym językiem. Ja mu mówię, słuchaj, ja będę robił, co będę mógł, żeby ci pomóc. Czy ty też będziesz robić, co będziesz mógł, żeby sobie pomóc? To zawsze każdy mówi tak. Tak. Dlaczego? Bo on będzie robić to, co ja mu powiem. Łykaj tabletki, będzie łykał. Idź na zastrzyki tu i tu, zrobi. Idź na siłownię, pójdzie. Rób sobie zabiegi dożylne, da sobie w żyłę. Rób sobie doodbytniczo, też zrobi. Cokolwiek ja mu powiem, będzie robił. Co jego lekarz prowadzący mu mówi, on to robi. I co? I nic nie pomaga. Dlaczego nie? Bo on nie zmienił nastawienia do życia. Nie zmienił się. Tak. Już w ogóle za daleko. On nie zmienił nastawienia do życia. Nie zainteresował się, czym jest naprawdę zdrowie. To ja wtedy się pytam, czy pani chce naprawdę być zdrowa, albo czy pan chce być zdrowy, to on się pyta, no oczywiście, że tak. Dlaczego chcesz być zdrowy? No, żeby tak żyć, jak zanim to się stało. Ja mówię, właśnie doszliśmy do tego momentu, że jak widzisz, źle żyjesz, dlatego do mnie trafiłeś i do lekarzy. Już nie możesz dalej. Zobacz, że ludzie chcą komuną wróć. Ludzie chcą, żeby było tak, jak było przed pandemią, jak było przed drugą wojną. Już tak nigdy nie może być, do tego nie wrócisz. Musisz inaczej spojrzeć na siebie, na życie, zmienić pewne programy, które już ci nie służą. Wtedy zacznie się, żebyś mógł to zrobić, ja ci dam energię, bo ja reprezentuję medycynę energetyczną i informacyjną. Będę ciebie informować w ramach psychoterapii niekonwencjonalnej, więc nie myśl, że jesteś wariatem, a jestem zdrowym terapeutą. Tylko ty i ja zrobimy spacer w tobie po duszy i znajdziemy na samym końcu, co to było. Nie teraz, na początku. Idziesz do psychiatry, on już pisze ci receptę i psychotropy. Skąd on wie? Ty sama nie wiesz, co się z tobą dzieje, a pan psychiatra już wie. Już wie, już jest lepiej. Nie. My będziemy pracować razem nad tym, przespacerujemy się, zobaczymy, gdzie są twoje przekonania, twoje mniemania, twoje, mówiłaś na przykład o pogromach. Słowo pogrom jest właściwie rosyjskie, ukraińskie, ale na pewno nie polskie, co nie znaczy, że Polacy nie brali w tym udziału. No, brali. To jest inna sprawa, ale jeszcze jedno ci dodam. Tak. W tamtych czasach, kiedy po II wojnie światowej, również na Węgrzech były dwa pogromy, w tym w Budapeszcie. Tylko oni to jakoś inaczej tam nazywali. Ale jednak to się jeszcze nie skończyło. I ludzie, którzy byli zaprogramowani na przykład katechizmem,
Żydzi zabili Pana Jezusa. Co was to obchodzi? To była sprawa między Jezusem i Między Żydami. Wyznawcami. Co was się wtrącacie tu? Wiesz, to trzeba nastawienie do życia zmienić. Zrezygnować z przekonań, z tych poglądów. Tak jak ten siwy chłopczyk, lekarz, który kiedyś, jak był chłopczykiem, wciśnięty go do Hitlerjugend, jemu się tam nie podobało, bo jako dusza on czuł, że coś tu nie jest tak, jak należy. Ale jakby wyrósł dalej i by należał na przykład już później do SS i oni mieli takie miejsca, gdzie były Niemki, które były uprzednio w Hitlerjugend damskim, to się nazywało BDM-Mädchen, to tam na przykład taki SS-man przyjeżdżał, wypijał sobie sznaps. I zapładniał. Ja ci powiem tak, zapładniał przeważnie od tyłu, bo on rozpinał rozporek, ona się kładła na łóżku, pod obrazem Adolfa. Hi Hitler, ein, zwei, drei, danke schön, Fräulein, wiedersehen, wyszedł. Swoje zrobił dla Adolfa. Słuchaj, ja musiałem ci to opowiedzieć dlatego, żeby podkreślić, w jakim stanie hipnozy ludzie żyją i funkcjonują, umundurowani, nie generalizując, bo byli też wśród nich ludzie, że musiał chyba zauważyć. Bo z tym został świadomie i żył już do końca, bo się bał, albo się zaszczelił, albo poszedł, powiedział nie, nie, nie i jego zaszczelili. Na pewno byli tacy i tacy. Stanowcza większość robiła karierę. Bo to jest fajnie tak żyć na rachunek innych. I dla Führera. Oni naprawdę, niektórzy wierzyli, że tak trzeba żyć. A jak wierzy, to znaczy, że nic nie wie. A ten drugi, co nie wierzy, też nic nie wie. Tylko to, co ty przeżyłaś, to jest twoje doświadczenie i to się żyje. I jak my wyjdziemy teraz z tych ciał naszych, pięknych, ty masz ładniejsze niż moje, bo to wtedy jak wyjdziemy, to pewne cywilizacje, albo wrócimy do domu, skąd przybyliśmy, w ten wymiar, z którego zeszliśmy na ziemię, albo może nawet tak się dorobimy, że przeskoczymy. Znaczy tam nie, to nie jest przeskoczenie, idziemy wyżej w zależności od stanu świadomości, jaki już uzyskaliśmy. To jest to, co Chrystus mówił, wtedy już nie będziecie mnie potrzebować, bo większych czynów dokonacie, niż ja dokonałem. Jak kiedyś ci przyjdzie do głowy zrobić większy czyn, znaczy pójdziesz już wyżej niż przyszłe. I teraz pewne cywilizacje stamtąd, skąd ty przybyłaś wtedy na ziemię lub piętro niżej, tam mogą być jeszcze dusze ochotników, którzy chcą zejść na plan materii lub częściowej materii, czyli na niski astral i pomagać tym duszom, które do tej pory one już chcą, ale jeszcze nie wiedzą jak. I wtedy poproszą nas, czy nie chcielibyśmy jako trenerzy zejść na dany poziom i tam pomagać tym duszom, które na ochotnika chcą zejść, volontaire po francusku, i pomagać tym duszom tam wejść do góry. I wtedy my będziemy mogli się nie zgodzić i siedzieć u Pana Boga za piecem, zakładając, że Bóg ma piec, jak mu zimno w zimie, albo możemy z miłosierdzia, kierując się miłosierdziem, pamiętając doświadczenia, gdzie byliśmy, co widzieliśmy, no jak są już tacy, że się budzą, trzeba im jednak pomóc. Już ziemia nie będzie tak zgęszczona jak w tej chwili. Astral już będzie całkiem inny i częściowo materialny, to nie będą już te duchy, które inspirują SS i Adolfów i innych współczesnych. I Pol Potów, to już nie będzie tego.
będzie częściowo materialna, może dusza ziemi będzie uratowana, czyli materia będzie subtelniejsza, duchy zamieszkające będą ciała już nieważkie. Tak. Wszystko będzie bliżej tak, jak było na początku i zejdziemy. Tylko jest będzie jedna rzecz. Zastanów się, jak my będziemy mogli przekazać zdobyte na obecnej ziemi, w obecnym skupieniu materii, w zgęszczeniu, w tym bagnie, w jakim jesteśmy, jak my będziemy mogli przekazać nasze doświadczenia, skoro nie będziemy już żyli w ludzkich ciałach i nie będzie możliwości, że Roman gada teraz na okrągło. Nie będzie jak mówić. Nawet to nie będzie telepatia myślowa, tylko telepatia uczuciowa. Będą pewne rzeczy, których nie będzie na ziemi, więc nie trzeba będzie się podzielić prawdopodobno. No jakbyś chciała przekazać istotom pewnym, dzisiejszym, częściowo materialnym, które żyją w normalnych swoich wymiarach i światach, o na przykład czarnomagicznych zjadaniach embrionów, o pedofilii, o zoofilii, o nekrofilii i różnych bankowych filiach, co tu się i tak dalej, i tak dalej. Także pewnych rzeczy nie będziemy mówić, nie dlatego, że one są ściśle tajne i niefajne, tylko nie możemy naruszać istot, które nie, to co jest, no nie zdzierżycie tej wiedzy. No, wiele mógłbym wam jeszcze powiedzieć, tak jest napisane, ale dziś jeszcze nie zdzierżycie tego. To może my będziemy już nie zdzierżyć, w ogóle nic nie będziemy mówić, bo po prostu będziemy kierować, tak jak powiedziałem, będziemy trenerami, ale nie będziemy przekazywać pełnej wiedzy, co przeżyliśmy, bo każdy z nas będzie leciutko naruszony po tym, co tu się dowiedział. Ja dawniej nie mówiłem tego, co ci przed chwilą powiedziałem. Mam na myśli parę zdań. A teraz już tak, bo i tak to wyszło na jaw. Ja nie mówię nic nowego i ludzie już dziś się nawet nie bulwersują tym. Dziś wszyscy wiedzą, że księża gwałcą dzieci i już. A kto nie chce o tym wiedzieć, mówi, tam to nieprawda. Ale nie, dobrze, no niech nie wie. No tak, ale to i tak go tutaj akurat taki rodzaj osądu ludzkiego, nikt nie złagodzi jego niewiedzy, tak? Każdy oczekuje, że on kiedyś będzie musiał zostać jednak przez samego siebie uświadomiony. Tak. I ludzie też liczą na to, że taka osoba jeszcze będzie musiała pokutować, tak? Pokutować to nie jest dokładnie pejoratywne pokutowanie, samobiczowanie się, umartwianie się i zmuszanie się jeść niesmacznych potraw. To nie o to chodzi. Na przykład ja na przykład pokutuję do tej pory, wiesz czym ja pokutuję? Do tej pory ja nie jem mięsa już od wielu lat. Nie jem drobiu już od wielu lat. To trzeba stopniowo z tego wyjść i przejść przez siebie samego, co się nazywa w slęgu telawiwskim, każdy zjada własną głowę. To, co mu zaprogramowałaś w siebie, wierząc później z dobrej woli, że to twoja myśl jest, bo wszyscy jedzą ryby i kury na przykład. Byłem teraz się spotkać z moją córką. Ona przyleciała z Chicago do Meksyku, do Cancun. Ja z Polski przyleciałem do Cancun. W międzyczasie mojemu wnukowi, który niedawno był maleńki, teraz wyższy od mamy jest i ode mnie trochę rosną wąsy już. No i teraz poszliśmy nad ocean. Córa tak załatwiła, że ja znowu widział ocean, palmy i tak dalej. I ze mnie wyszedł stary program i zjadłem kawałeczek mojej głowy. Poczekł kelner i ja odruchowo zamówiłem te, jak to się nazywa, nie kraby, kraby nie jem, tylko te, no. Krewetki, mule. Krewetki.
krewetki z grilla, białe wino schłodzone i miche sałatki. Tak, ja 50 lat spędziłem nad oceanami, nad morzami. W tych krajach jest zawsze gorąco. Tam jak jest 26 stopni Celsjusza, to już mówią, żeby dzieci ubierać sweterki. No, strasznie spadło. Nie jest teraz ciągle zimno tu w Polsce. Jako dziecko ja biegałem po śniegu, pociłem się. Więc zjadłem mu kawałeczek mojej głowy. Córa się tak patrzyła na mnie, ale pamiętała o tym, żeby tacie zamówić martini, zanim podano. To ja mówię, skąd ty wiesz o tym, że ty... No przecież zawsze lubiłeś, bo ona była ze mną w takim miejscu. I pamięta, że ja po wykładach szedłem sobie wypić martini. Czerwone przeważnie z mandarynką, a białe z cytrynką. Ona to pamięta do dziś. Ona już jest, jak mówi, older lady dzisiaj. Dzieci, wszystko, to są kamery żywe, wszystko pamiętają, wszystko widzą. To jest Burkhard Hein, nic nie ma ukrytego. To jest Chrystus, mówi, nic nie ukryjecie, więc świecicie, dajcie światło na dachu waszych domów, a nie chowacie, syn. Więc tak to wygląda. Roman, a powiedz mi, bo ty miałeś takie osoby w życiu, które się przydarzały i następował taki zwrot akcji. Pamiętam taką historię i teraz tu chciałabym wejść już właśnie na tematy związane z cywilizacjami pozaziemskimi, że przychodzisz do swoich znajomych, zasiadasz przy telewizorze czekając na swojego przyjaciela, z żoną oglądasz program telewizyjny, to się dzieje w Niemczech i widzisz program na temat uprowadzeń, tak? Magiczną pamięć. Jak ty pamiętasz takie rzeczy? To ja już nie pamiętam na co dzień. No ja wiem, o czym mówisz. Tak, tak. Byłem w Frankfurcie nad Menem i koło mnie siedziała Teresa, zdaje się już świętej pamięci. Tak, bo ona była starsza ode mnie. Tak, no, tak, tak. I wtedy leciał taki program, o którym ja opowiadałem. Tak, to prawda jest. To co, chciałabyś, żebym coś wspomniał na ten temat? Tak, wspomniał, ale też chciałabym ciebie zapytać, czy miałeś wrażenie, że coś odkrywasz, a dzisiaj wiesz, że to zawsze było w tobie? Tak, to było we mnie zawsze. Mhm. To było we mnie, ja nie mogłem się ruszyć. To był program, w którym ZDF, tak z Mańcu, czyli ZDF po polsku, ZDF, Telewizjon, wysłali żurnalistę, dziennikarza, jak się zwał, żeby jeździł po świecie, odwiedzał tych ludzi, którzy twierdzą, że telepatycznie lub nawet bezpośrednio, prawda, miał spotkanie trzeciego stopnia, jak to nazywał dr Alan Hynek, i z istotami z kosmosu. Nawet go brali na statek kosmiczny, czasem nawet ich zabierano na ich planetę. Czy to prawda, czy nie, nie wiadomo, ale ci ludzie twierdzili, że tak. Wiedzieli, że ich wyśmieją, wiedzieli, że będą mieli kłopoty w swoich społecznościach, że będą wyśmiewać ich własne dzieci. Odważyli się, opowiedzieli to. Było tak silne, że przeżyli to. Czy to się odbywało w ich głowach, czy naprawdę ich zabierano gdzieś, to jest inny temat, ja go nie będę teraz rozwijał, bo ufologia się rozwija błyskawicznie i ufologia z czasów 50., 60. To już nie jest ufologia w latach 70. i na pewno nie w 80. i na pewno nie obecnie. Że to zupełnie inaczej, inne potraktowanie tego samego tematu, tak? Tak jest. Mhm. Jeżeli ja zacząłem, powiedzmy, gdzieś w... No w przedszkole na pewno nie, bo to były lata 50. Ja zacząłem z ufologią gdzieś już po przedszkolu, a później już jest matura, trzeba zdać maturę, inaczej nie zrozumiesz na przykład takich ufologów jak dr Jacques Vallée, który twierdzi, że to nie są istoty planetarne, tylko z międzywymiarów albo wymiarów, albo że nawet człowiek mógł przeżyć to tylko w swoim umyśle. Oni nie biorą ciebie nigdzie, ani nie lądują nigdzie. Tylko w twoim umyśle mogłeś to przeżyć. Niemniej jednak są istoty, które zostawiają po sobie ślady na ciele.
ślady na trawie. To już nie jest w twoim umyśle, bo powiedzmy ludzie, że mieszkali na wsi pod miastem w Izraelu, pod miastem Natania, cała społeczność całej gminy wiedziała, że w tym miejscu nie było takich kręgów za domem naszej sąsiadki, nie było takich kręgów tam, a teraz są. I nie wiadomo to. I na pewno to nie ona z mężem w nocy przy świetle księżyca. Dlaczego nie? Bo nagle u drugiej sąsiadki powstało to samo, właśnie u tej, która się nabijała z tamtej jeszcze w telewizji. Później człowiek, że mieszkał na końcu tej samej ulicy, a był moim pacjentem przy okazji, powiedział, że baby wiecznie wariują. Do czasu, kiedy u niego się nie stało to samo i odwołał to, bardzo przepraszam, powiedział to prawdzie nie po polsku, tylko powiedział to po hebrajsku i później po rumuńsku, bo to było jego to. Przepraszam, mówi, inaczej jestem też babą, która zwariowała, to mnie pasuje. Więc ludzie lubią twardych dowodów. To jest dobrze i niedobrze, wiesz, bo twarde dowody można zmaterializować. Nie wchodzimy w to. Jedno jest pewne, że w tej chwili to już jest taka obszerna biblioteka w każdym prawie języku, przynajmniej te, które się liczą. Ja nie mówię o Czadzie czy o Albanii, ale choć może być, że są już ufolodzy w Albanii i nie znam osobiście. Ale są kraje, gdzie na pewno ludzie, wiesz, są tak przybici z życiem materii, od wypłaty do wypłaty, a raczej się można wypłakać, jak się widzi te pieniądze, jakie im dają za ciężką pracę. Ty wiesz, że są jeszcze miejsca, gdzie ludzie dostają dolara dziennie? Tak, wiem. Tygodniowo, wiesz, takie Haiti, jakieś takie adresy. Tam nikt nie będzie studiował alopatii. Ani ufologii, bo on nie ma na to czasu. On musi wejść gdzieś, wiesz, pod parę moskitów odpędzać, wyciągnąć tam parę orzeszków, które my później jako solone i prażone zjadamy w Polsce. Dziennie jeszcze go złapią, że zjadł też i szukają. A mam takie pytanie. Bo to, że ludzie spotykają te statki kosmiczne, że są jakieś porwania, mówią o porwaniach, boją się często też tych kosmitów. Ja chciałam tak zapytać o twoje własne doświadczenia, jak ludzie, którzy mieli naprawdę do czynienia z tymi osobami, jak oni do tego podchodzą? Czy uważają ich za takie bardziej duchowe istoty, bardziej rozwinięte duchowo, czy właśnie takich krwiożerczych najeźdźców, którzy tylko czekają na tych biednych ludzi? Krwiożercze nie, ale są ludzie, których znam, że kobiety pamiętają, jak bez pytania pobrano jej jajeczka, czyli świnka morska albo jakieś inne zwierzątko, ktoś wkłada rękę do klatki, wyciąga go, pobiera z jego ciała, co potrzebuje, czy DNA, czy jajeczka, czy spermę i wypuszcza z powrotem. Jak nie jest świadom, myszka biegnie dalej, coś po drodze znalazła, gryzie jej i koniec, tam się wyjajeczkuje zgodnie z programem, powiedzmy z księżyca i tak dalej. Są ludzie, szczególnie faceci, którzy pamiętają to i będą pamiętali do końca życia. Szczególnie to byli na przykład takie kowboje, chłopiska, takie wiesz, prawie dwumetrowe. Nagle zobaczył, coś go złapało, ktoś się poczęstował i do widzenia. I go wyrzucono z powrotem. To zostawia w nich ślad. Są tacy, że są oczarowani tym, twierdzą, że te istoty są mądrzejsze od nas, technologicznie rozwinięte, duchowo, skoro mogą to robić, kiedyś my będziemy też tak robić. I dostali takie potwierdzenie na przykład w przekazach Plejadian, albo rzekomych Plejadian, bo nie wiemy, może jaka cywilizacja, my też jesteśmy Plejadianie, a inni mówią nie, oni nie, my tylko to.
Ja dlatego nie rzucam takich nazw, bo nie znam osobiście. Ale na przykład moja córka, wtedy kiedy się interesowałem plejadami, ja ją nazwałem wtedy Pleja i do dziś tak zostało. Niedawno dowiedziałem się, że urodziła się dziewczynka na świecie i nazwano ją Kasiopeia. Ja się spytałem jej, dlaczego Kasiopeja? Mówi, jak ty możesz mieć Pleję, to my Kasiopeję. No i już są dwie koleżanki na świecie, reprezentują dwie różne cywilizacje, niekoniecznie zgodnie z imionem, ale już żyją i wychowywane są jako dzieci kosmosu, a nie jako kto ty jesteś, Polak mały, kto ty jesteś, zatemperowany Żydek. To są jakieś bzdury. I to już znikło raz na zawsze, bo nawet w Izraelu już większość młodych ludzi w ogóle widzi to jako mrzonki. Jeżeli jeszcze tu i ówdzie jest jakiś człowiek, że chce to przeżyć, no i dlaczego mielibyśmy mu nie pozwolić mu być Żydem, katolikiem, protestantem, świadkiem Jehowy, neonazistą, Ku Klux Klanistą, onanistą? To są wszystko onanie myślowe tak naprawdę. Niech tak będzie. Ale to znika, to jest atrofia psychiczna. Brawo, dzięki Bogu. Czy to na mnie robi wrażenie? Dziś już nie. Ja mogę wysłuchać każdego człowieka, każdy może mi opowiedzieć to swój horror. Każdy może mi opowiedzieć, że jest szczęśliwy, że do niego przyszli. On bardzo chętnie współpracuje i oddaje moje jajeczka i niech sobie robią hybrydy na ziemi. Będę miała gdzie się wcielić, panie Romanie. Na przykład w ten sposób. Skąd my wiemy, kto to jest? A może to jest jedna z nich? Skąd my nie wiemy na 100% nawet, kim my jesteśmy? Ale czujemy, czym jesteśmy, a my jesteśmy uczuciami, a nie myślami. My byśmy w ogóle nie rozmawiali już od 20 minut razem, gdybyśmy nie czuli, kim my jesteśmy. To, że ty się nazywasz Viola, to jest na ziemi. To, że masz żeńskie ciało, to jest ziemskie ciało. Ja nie jestem Romanem, ja nie jestem mężczyzną. My żyjemy w tych ciałach, ożywiamy je od wewnątrz, bo jesteśmy nosicielami życia. I ożywiamy nasze ciała od wewnątrz. I dlatego nasze ciała promieniują, aura promieniuje. Pewne istoty to widzą, podobne przyciągnie do siebie podobne, czyli nas. Dlatego, bo my podobne przyciągamy do siebie. I tu naszym słuchaczom ja radzę, wyciągnijcie ręce do góry, bo tam czeka ktoś, żeby im ręce podać i chcą nas wyciągnąć z tego grajdołka tu. A może to są ci źli. Jak ty nie jesteś zła, to zły do ciebie nie dojdzie. Ale równe do równego, podobne do podobnego. Ale światło przyciąga do siebie wszystko. To jest prawda. Więc może być, że oni przyjdą ci źli, mnie zabrać stąd. Nie przyjdą nas nigdzie zabrać, bo nas tam nie potrzebują. Bo my będziemy im psuli ich matrix. Tak samo jak ludzie mówią, a na Księżycu jest komputer i tam są demoniczne istoty. One wyłapują duszę po drodze, żebyśmy nie mogli wrócić do domu. My jesteśmy dla istot demonicznych w naszym stanie świadomości nieprydatny, jak ustali, no to nieprydatny człowiek, bo nie chcemy im służyć. Mało tego, te istoty się boją nas, jak długo my się ich nie boimy, one się też nie boją. One się boją wtedy, kiedy my się ich przestajemy bać, bo nie mają na nas wpływu. One wiedzą, że nie mogą nas wysysać z energii. One nawet nie mają już złej energii w sobie. Dlatego ludzie się ich boją, bo oni promieniują strachem, już nie mają nic innego w sobie, jak tylko strach, bo czują, że się wymknęła im władza z rąk albo z dłoni, albo cokolwiek mają jeszcze. Nie rządzą nami już. Dobra wieść jest taka, że nawet pan P., już drugi, najpierw śpiewający szczur odszedł, teraz Franek odszedł. Jeszcze nieomylny był, 2 dni temu jeszcze był nieomylny, a tu nagle mówi, nie,
tak naprawdę już dawno powiedziałem, że ja się zrzeknę, ale teraz się źle poczułem, to nie, już muszę się zająć swoim zdrowiem. Co to za bzdury są? On to zrobił po to, bo jego funkcja została już skończona. On się miał tam wcielić, wejść jako ostatni jezuita. Albo mi się uda, albo nie. Zobaczono, to się nie uda, tego się nie zatrzyma. Tu nie pomogą ani jezuici, ani Rothschildowie, ani Rockefellerowie. Wszystkie to zniknie. To zostanie tylko dla tych, którzy chcą nadal tak żyć, komuno wróci te rzeczy. I po jakimś czasie wśród nich tak samo będą się rodzić dzieci, które penetrują te, bo światło penetruje ciemność. Oni muszą się rozmnażać, muszą się, no nie, nie będę mówił o bzykaniu, ale muszą się rozmnażać, powiedzmy, tak? Więc jako efekt uboczny wtedy tworzą ciała. Jeżeli będą ciągle, powiedzmy, aborcje i żeby nie było ciał, no to ich ciała są śmiertelne, to są śmiertelnicy. Nie wiem, jaką technologię by mieli, żeby nie wiem, jak przedłużano, to ciało w końcu się rozsypie. Zobacz, że najbogatsi, czy to u Rockefellerów, czy u Rothschildów, czy u innych, w końcu musi wyjść ciało, a jak nie, to mu światło pomoże, bo go tak naświetli, że on sam ze sobą nie wytrzyma. Bo wie, co robi. To nie jest żadna kara. Po prostu wiesz, co robisz. Każdy wie, że za dużo z czegoś robi. I każdy z nich wie. Na przykład no, jestem odpowiedzialny co najmniej za 500 000 000, za 1 000 000 000 ludzi. Oni na mnie czekają, te dusze, i mówią, słuchaj, Karol, co dalej? No nie wiem, ale mówiłeś, że jesteś duszpasterzem, no to paść mnie dalej. Tak, ale to było tam, po drugiej stronie muru, to było w Berlinie Wschodnim, Zachodnim. Nie ma już później. Musi sobie wybaczyć, że to zrobił, prosić o wybaczenie. Ci, którym on zablokował hipnotycznie, żeby byli nie chrześcijanami prawdziwymi, tylko że wierzyli, że są chrześcijanami, a naprawdę byli katolikami, protestantami, świadkami Jehowy, mormonami, bla, 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 muszą mu wybaczyć, a oni nie chcą. Oni muszą, a nie chcą. To nie, ludziom, o, nic nie musimy. To nie wybaczcie mu, ale jesteście do niego przywiązani. On sobie może wybaczyć, nadal jest do niej przywiązany, bo jest im coś dłużny. Dopóki mu nie wybaczą, on nie może się rozwijać. Więc będzie się rozwijał bardzo powoli. Nie dlatego, że za karę znowu, tylko dlatego, że na ziemi światło mruga. Dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc. Jesteśmy w hipnozie i myślimy, że się starzejemy i wierzymy, że czas istnieje, materialnie nawet. I mamy dowody na to, o, zmarszczyłem się, kobiety mi pokazują, troszkę mi się tu obniżyło coś. Ja mówię, może mam stanik za luźny. To jest grawitacja, tak ma być. Trudno. Z góry wiedziałaś, na co się... I tak dalej, i tak dalej. Ale dopóki oni sobie nawzajem nie powybaczają, później tamci muszą sobie wybaczyć, że tak długo jemu nie wybaczali, i dopiero wtedy dochodzimy do świadomości, którą my już mamy. Wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami. Nikt z nas nie jest bez winy, myśmy byli tacy sami, bo inaczej byśmy nie poszli za twoim wołaniem i klękali przed tobą i całowali ciebie w pierścień i w papuć. Czerwony papuć. Tak to wygląda. Wiesz, czemu papieże noszą jeszcze czerwone papucie takie? Ja kiedyś taką teorię słyszałam, że ten kolor czerwony jest ochronnym, dlatego między innymi w czerwone właśnie szatki ubierali się królowie i buty. Na pewno musieli mieć czerwone. Mhm. Więc tak, czapki czerwone rzeczywiście noszono, bo oni byli muchomorami. Musiały być na czapkach jeszcze białe takie kropeczki, on był świętym muchomorem. I oni wyciągali ekstrakty pewne specjalne, teraz nie będę wchodzić w te czarnomagiczne rzeczy, bo jestem od dobrych wieści, a nie od czarnej magii. Natomiast powiem ci tak,
Jedni nosili to dlatego, bo oni mają medytację, że chodzą po krwi tych, którzy nie chcieli paść na kolana przed nami, a inni noszą czerwone czapki na głowach, które nazywają się Fezy. Fez jest miastem Maroko, gdzie muzułmanie zrobili to samo. Tylko tam to się nazywało dżihad, a tu święta inkwizycja. I tak mordowali tam niewiernych, czyli Żydów i chrześcijan, że czapki, jak im spadały, one podnosili, ubierali na głowy. I do dziś nawet biorą swoje dzieci, nacinają im tego, żeby krew ciekła, tak, kiedyś będzie ciekła krew niewiernych z naszych itd. itp. To zniknie, tego nie będzie. To są dobre wieści, Viola, to. Dziękuję bardzo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było mi bardzo miło. Dziękuję, że chciałaś ze mną porozmawiać. To ja dziękuję. Czuję się zaszczycona, naprawdę. Ja również, bo jest dobrze spotkać własną siostrę na ziemi. Dziękuję. Prawdziwą siostrę. Tak jest.